Odra Wodzisław grała nieprzerwanie w Ekstraklasie przez 14 sezonów. W tym czasie przez klub przewinęło się kilku reprezentantów Polski. Wodzisławianie wystąpili też w europejskich pucharach. Nawet w dwóch w jednym sezonie. Jak to możliwe? Zapraszam na film i życzę miłego oglądania. Późną jesienią 1993 roku Odra Wodzisław przeżywała ogromne problemy finansowe. Drugoligowej drużynie groziło wycofanie z rozgrywek. Ówczesny prezes klubu, Zygfryd Kiermaszek, chodził od jednego przedsiębiorcy do drugiego z prośbą o wsparcie. Aż w końcu trafił do Semetu, firmy Ireneusza Serwotki, który wyraził gotowość do udzielenia pomocy. Oprócz Serwotki w akcję ratowania Odry zaangażowało się jeszcze kilku innych lokalnych przedsiębiorców oraz Wodzisławski Urząd Miasta. 16 listopada 1993 roku odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie MKS Odra, podczas którego powołano nowy zarząd. Na jego czele stanął Ireneusz Serwotka. Był to początek prostowania sytuacji organizacyjno-finansowej wodzisławskiego klubu. Drugoligowe rozgrywki w sezonie 1993-1994 Odra zakończyła na 13 miejscu, zapewniając sobie utrzymanie na kolejkę przed końcem. Kolejny sezon był już spokojniejszy, bo ligowy byt udało się przypieczętować nieco wcześniej. Przed startem sezonu 95-96 w klubie zatrudniono nowego trenera, Marcina Bochynka, który był znany z prowadzenia z sukcesami Górnika Zabrze. Odra wzmocniła skład, jednak nikt w Wodzisławiu nie mówił o awansie do Ekstraklasy. Wówczas zdecydowanie wyżej stały notowania Ruchu Chorzów, Polonii Bytom, a także Zawiszy Bydgoszcz. Świetna runda jesienna, po której Odra zajmowała drugie miejsce, sprawiła, że perspektywa zarządu się zmieniła. Postanowiono powalczyć o Ekstraklasę. Powstał nawet specjalny sztab Odra w pierwszej lidze, który skupiał osoby decyzyjne różnych branż z wodzisławskiego środowiska. Runda wiosenna była jeszcze lepsza. Niebiesko-czerwoni po wygranej z Krisbutem Myszków 3-0 zapewnili sobie awans do pierwszej ligi na 4 kolejki przed końcem drugoligowych zmagań. Najlepszym strzelcem Odry w tamtym sezonie był Hubert Szewczyk, a drużynie kapitanował Ryszard Wieczorek. Przed debiutanckim sezonem w pierwszej lidze cel był jasny. Zespół miał się utrzymać. Zrobiono kilka transferów, a najciekawszym z nich było bez wątpienia pozyskanie 16-krotnego reprezentanta Polski Piotra Jegora. Inauguracja wypadła nadzwyczaj okazale. 27 lipca 1996 roku wodzisławianie pokonali Polonię Warszawa 3-1. Autorem pierwszego historycznego gola w Ekstraklasie był Ryszard Wieczorek, który wykorzystał rzut karny. Zmagania w 1996 roku Odra zakończyła na 5. miejscu. W klubie nie myślano już tylko o utrzymaniu. Niebiesko-czerwoni znajdowali się blisko czołówki także przez całą rundę wiosenną. Wobec tego zarząd Odry zgłosił w PZPN-ie chęć uczestnictwa w Pucharze Intertoto. Wówczas Polska Liga mogła wystawić w tych rozgrywkach dwa kluby. Oprócz Wodzisławian zgłosiły się Polonia Warszawa i Zagłębie Lubin. 2 czerwca 1997 roku PZPN postanowił dopuścić do Intertoto Odrę i Polonię, bo obie drużyny znajdowały się wtedy wyżej w tabeli niż ostatni chętny, Zagłębie Lubin. O tym, kto zagra w Pucharze Intertoto, nie mogła zadecydować tabela końcowa ligi, bo sezon kończył się 25 czerwca, a Puchar Intertoto zaczynał się 4 dni wcześniej. Ot, takie małe niedopatrzenie ze strony PZPN. Tak więc oba polskie kluby musiały wystartować w Pucharze Intertoto jeszcze w trakcie trwania starego sezonu. Odra Wodzisław zrobiła psikusa władzom polskiej piłki i zakończyła ligę na 3. miejscu po wygranej z Hutnikiem 3-2 i jednoczesnej porażce GKS-u Katowice z Legią. To oznaczało, że zapewniła sobie udział w eliminacjach Pucharu UEFA. Sytuacji nie dało się już odkręcić i Odra wystąpiła w dwóch europejskich
brazylijskich pucharach w jednym sezonie, choć należy pamiętać, że Puchar Intertoto był w zasadzie rozbudowanymi kwalifikacjami do Pucharu UEFA. Można tym samym powiedzieć, że Odra Wodzisław otrzymała podwójną szansę od losu na dostanie się do pierwszej zasadniczej rundy Pucharu UEFA. Podopieczni Marcina Bochynka w Pucharze Intertoto trafili do grupy 9, gdzie mierzyli się z Lyonem, Rapidem Bukareszt, Żyliną i Austrią Wiedeń. Z Francuzami i Rumunami przegrali wyraźnie. Mecz z Żyliną, zakończony bezbramkowym remisem, rozegrano w Jastrzębiu Zdroju, bo stadion Odry był zalany na skutek powodzi, jaka nawiedziła wtedy Polskę. W ostatniej kolejce niebiesko-czerwoni pokonali na wyjeździe Austrię Wiedeń aż 5-1. Ostatecznie Wodzisławianie z grupy nie wyszli. Finiszowali na trzecim miejscu. Z kolei w pierwszej rundzie kwalifikacyjnej Pucharu UEFA Odra wyeliminowała macedońską Pobedę Prilep. W kolejnej niebiesko-czerwoni mierzyli się z rosyjskim Rotorem Wołgograd. Po przegranej w Rosji 0-2 Wodzisławianie prowadzili po pierwszej połowie rewanżu 3-1. Wydawało się, że w drugiej połowie przyklepią awans. Jednak po przerwie sytuacja odmieniła się o 180 stopni. Rotor zdobył 3 gole, nie tracąc żadnego, i awansował dalej. Brak przerwy w rozgrywkach ligowych, spowodowany występami w europejskich pucharach, nie mógł nie mieć wpływu na formę Odry w lidze. Po 25. kolejce Wodzisławianie wylądowali na miejscu spadkowym, po tym jak przegrali z Górnikiem Zabrze 0-6. Po tym blamażu pracę stracił trener Marcin Bochynek, którego zastąpił Albin Mikulski. Udany finisz sprawił, że na koniec sezonu niebiesko-czerwoni zameldowali się na 9. miejscu. W sezonie 1998-1999 Odra kiepsko weszła w rundę jesienną. Nic więc dziwnego, że nastąpiła zmiana na stanowisku trenera. Albina Mikulskiego zastąpił Jerzy Wyrobek, który miał udaną wiosnę i zachował ekstraklasę dla Wodzisławia. W tamtym sezonie w Odrze pracę rozpoczął dyrektor sportowy Edward Socha, który, jak się później okazało, był prawdziwym specem od transferów. Potrafił tanio pozyskiwać zawodników, a po ich wypromowaniu drogo sprzedawać do mocniejszych klubów. Socha był związany z Odrą z małymi przerwami przez prawie 10 kolejnych lat. Warto również odnotować, że w czerwcu 1999 roku dwaj piłkarze Odry zadebiutowali w reprezentacji Polski. Grzegorz Tomala i Mariusz Nosal zagrali w Bangkoku w meczu z Nową Zelandią w ramach rozgrywek o Puchar Króla Tajlandii. Były to ich jedyne występy w kadrze narodowej. Jeśli podoba Ci się odcinek, zachęcam do pozostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. To pomaga w jego rozwoju, a mnie motywuje do jeszcze cięższej pracy. Dziękuję. Kolejne dwa sezony to mała stabilizacja Odry Wodzisław, wciąż pod wodzą Jerzego Wyrobka. Zarówno w 2000, jak i w 2001 roku niebiesko-czerwoni kończyli rozgrywki na 9. miejscu. W sezonie 2000-2001 eksplodował talent Grzegorza Rasiaka, któremu w ataku partnerował Michał Chałubiński. Po zakończeniu rozgrywek Rasiak odszedł do Groklinu Dyskoboli. Z Odry odszedł także trener Wyrobek ze względu na zły stan zdrowia i poczucie, że już nic więcej nie osiągnie z tym zespołem. Jego następcą został były piłkarz Odry Ryszard Wieczorek, który doprowadził klub w sezonie 2001-2002 do 5. miejsca w lidze i ćwierćfinału Pucharu Polski. W tamtym sezonie Wodzisławianie nie tylko dobrze grali, ale i dobrze się bawili na boisku. Zasłynęli choreografiami artystycznymi nazywanymi swojsko cieszynkami, które prezentowali po strzelonych golach. Pomysłodawcą w większości z nich był Piotr Rocki. Piąte miejsce Wodzisławian w Ekstraklasie nie uszło uwadze selekcjonera reprezentacji Jerzego Engela, który powołał Pawła Sibika na Mistrzostwa Świata w Korei i Japonii. Sibik zaliczył 4 minuty w wygranym meczu przeciwko USA.
Wieczorek wynik z 2002 roku powtórzył w 2003 i Odra znów zakończyła ligę na 5. miejscu. Strzałem w dziesiątkę okazało się pozyskanie supersnajpera z drugiej ligi, Jacka Ziarkowskiego, który zdobył 14 bramek. O jednego gola mniej dołożył Michał Chałubiński. Dzięki 5. pozycji w lidze Odra znów zagrała w pucharze Intertoto. Rywal z Irlandii, Shamrock Rovers, okazał się jednak nie do przejścia. Drużyna Wieczorka przegrała oba mecze i odpadła z rozgrywek w pierwszej rundzie. Rok później Wodzisławianie po raz trzeci w swojej historii zagrali w pucharze Intertoto. Tym razem nie sprostali Dynamo Mińsk. W lidze szło im fatalnie i Ryszarda Wieczorka zastąpił Franciszek Smuda, który uratował ekstraklasę dla Odry dopiero po meczach barażowych z Widzewem Łódź. Zdecydowanie lepiej zespołowi z ulicy Bogumińskiej poszło w sezonie 2005-2006, gdy trenerem Odry został Waldemar Fornalik. Wodzisławianie dotarli do ćwierćfinału Pucharu Polski, a w lidze zajęli przyzwoite 6. miejsce. Tego wyniku nie udało się powtórzyć rok później, kiedy niebiesko-czerwoni zakończyli rozgrywki na 10. miejscu. Kolejne dwa sezony to walka o utrzymanie, zakończona happy endem w 2008 i 2009 roku. W obu przypadkach Odra kończyła ligę na 12. miejscu. Także w 2009 roku Odra zagrała w finale Pucharu Ekstraklasy, który rozegrano w Wodzisławiu dzięki zabiegom prezesa Ireneusza Serwotki. Niebiesko-czerwoni przegrali w nim ze Śląskiem Wrocław 0-1. W czerwcu 2009 roku 20% klubowych akcji Odry Wodzisław zostało sprzedanych czeskiej firmie Rovina. Czesi mieli długofalowe plany inwestowania w klub. Drużyna miała w końcu walczyć o coś więcej niż tylko o utrzymanie. Wielu kibiców wierzyło, że nadeszły lepsze czasy. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna. Wraz z pojawieniem się czeskich inwestorów w klubie zapanował wielki chaos. W pierwszych 15 meczach sezonu 2009-2010 Odra zdobyła zaledwie 9 punktów. Dlatego w grudniu nowym trenerem, już 6. w tym sezonie, został Marcin Brosz. W przerwie zimowej klub postawił wszystko na jedną kartę i postanowił ratować za wszelką cenę ekstraklasę. Odra pozyskała wielu piłkarzy z bogatą przeszłością ligową. Było to możliwe dzięki wsparciu finansowemu Dariusza Kozielskiego. Do Wodzisławia przyszli m.in. były reprezentant Polski Arkadiusz Onyszko, Argentyńczyk Mauro Cantoro oraz Brazylia. To spowodowało, że wiosną drużyna Brosza punktowała o wiele lepiej, zdobywając 18 punktów w ostatnich 15 meczach. To jednak nie wystarczyło do utrzymania, do którego zabrakło dwóch oczek. Przygoda Odry Wodzisław w Ekstraklasie zakończyła się w maju 2010 roku. Trwała łącznie 14 sezonów. Zawodnikiem, który spaja ten okres, jest Jan Woś, który zagrał zarówno w pierwszym, jak i póki co ostatnim meczu Odry w najwyższej klasie rozgrywkowej. Rok później Odra Wodzisław zaliczyła kolejny spadek, tym razem do drugiej ligi. Sezon 2011-2012 niebiesko-czerwoni rozpoczęli w klasie C, ale po zakończeniu sezonu uchwałą zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej przyznano im miejsce w trzeciej lidze po fuzji ze Startem Bogdanowice. Na tym koniec opowieści o najlepszym okresie w historii Odry Wodzisław. Dziękuję za obejrzenie odcinka i zapraszam na kolejny. Zachęcam też do odwiedzenia strony futbolowe Wzloty i Upadki na Facebooku, gdzie prezentuję piłkarskie historyczne ciekawostki.